Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W dniu dzisiejszym porozmawiamy sobie o bitcoinie, przeprowadzimy analizę krótkoterminową, porozmawiamy też o ciekawym wykresie, który pokazywałem Wam dokładnie miesiąc temu. I co ciekawe, wydaje mi się, że niejako cena, ruchy, akcja bitcoina adaptuje się do tego wykresu. Także jeżeli jest to coś, co Was interesuje, zapraszam do oglądania. Jak zawsze, pamiętajcie, że wszystko co usłyszycie w tym filmiku nie jest poradą inwestycyjną. Są to tylko i wyłącznie moje przemyślenia. A samo wideo ma charakter informacyjny. I może tak, na samym wstępie zaczniemy sobie tutaj od perspektywy krótkoterminowej. Jak wiecie, mówiłem o tym w ostatnim odcinku. Jeżeli chodzi tutaj o tą analizę krótkoterminową, to niejako wszystkie znaki na niebie wołają o dalszą korektę ja w tym momencie nie będę tutaj adwokatem nowy, nowych dołków tak jak powiedziałem wam wcześniej raczej jestem 50-50 może 60 na 40 do tego że przyjdzie ten nowy dołek z jednego ważnego z jednej ważnej przyczyny tak chodzi tutaj o sytuację makro jeżeli ta sytuacja makro faktycznie się poprawi uważam że dołek tutaj może być za nami sytuacja makro była tym powodem dla którego ja uważałem i Krzyczałem przez 3-4 miesiące, że ten poziom 17600 nie jest naszym tutaj dołkiem tej besy, tak? Oczywiście powód, dla którego spadliśmy niżej, był zupełnie inny, jest zupełnie inny, jednak myślę, że też warto podkreślić i powiedzieć, że konsekwencje upadku FTX-a wciąż mogą być przed nami, ale nie muszą, tak? Kiedy patrzycie na Twitter w obecnej chwili, widzicie, że jest polowanie na czarownice. Ja sam wczoraj zrobiłem tweet odnośnie Denemai, i, i tak naprawdę każde jakieś złe newsy, każde jakieś tutaj, każdy jakiś fat powoduje, że no jest strach, tak, jest strach, jest nagonka na wszystkie seksy i, i ludzie sami nie wiedzą, gdzie trzymać te pieniądze. Odpowiedź jest prosta, tak? Chcecie mieć swoje, swoje asety, swoje inwestycje w bezpiecznym miejscu. Także ja zawsze byłem adwokatem tutaj, jeżeli chodzi o cold storage. Moje 85, może już nawet więcej procent, które trzymam jest właśnie na Ledgerze. I tak na dobrą sprawę ryba mi to, która, która giełda się wykolei, a która nie. Głównym przesłaniem oczywiście tutaj jest to, że dużo sporych, ogromnych funduszy Polityków było powiązanych z prawem FTX-a, i myślę, że w kolejnych dwóch, trzech tygodniach zobaczymy jakieś kolejne trupy wypadające z szafy. Tak? Oczywiście są to tylko przypuszczenia moje i kilku innych osób, i tak na dobrą sprawę wcale nie musi do tego dojść. Tak? Coraz więcej giełd pokazało swoje rezerwy, jakie posiadają, i niejako miejmy nadzieję, że już więcej tutaj trupów z szafy nie wypadnie. I że ta cena zacznie nam się tutaj normować. Jeżeli chodzi o tą perspektywę krótkoterminową, pamiętacie omawialiśmy te, po osiągnięciu tego dołka na poziomie 17600, rozpatrywaliśmy ten korektywny ruch makro ABC na 4-godzinnym interwale. Nasza fala A. Nasz dołek fali B, no i niestety, nasz słaby tutaj szczyt fali C, który nawet nie testował tego tutaj boksu, tak. Był to też również niższy szczyt, więc oczywiście były tutaj znaki z perspektywy krótkoterminowej, które. No, nie napawały optymizmem, tak? W obecnej chwili widzimy korektywny ruch pięciofalowy, impulsywny korektywny ruch ABC, i w tym momencie, na dobrą sprawę, patrząc na strukturę wykresu, jeżeli miałaby to być korekta zygzak, a nie korekta flat correction, spodziewalibyśmy się pięciofalowego, impulsywnego ruchu w dół. Moim zdaniem, Dokończyliśmy dołek fali pierwszej na poziomie 15792 po tym korektywnym ruchu ABC. Prawdopodobnie wygląda na to, że osiągnęliśmy szczyt fali drugiej. No i wygląda na to, że w tym momencie schodzimy, zaczynamy ten impulsywny korektywny ruch fali trzeciej. Tak? I tutaj warto podkreślić, że to równie dobrze. Nie musi być raz, dwa, trzy, cztery, pięć w dół, ale może być też A, B, C w dół, tak? Jeżeli okazałoby się, że ta jedynka jest naszym A, ta dwójka jest naszym B, a ten korektywny ruch, który teraz trwa, byłby naszym C, a nie naszą trójką, nieważne gdzie to C dojdzie w tym momencie, może się okazać, że jest to 5, 3, 3 i w tym momencie możemy zobaczyć zawrotkę, tak? Więc to też jest scenariusz, który trzeba wziąć pod uwagę. Jednak tak jak mówiłem wielokrotnie, podczas naszych rozmów ostatnich, czy to na Telegramie, czy też na Discordzie, wykresy wszystkie niejako wołają o korektę, tak? O, o spadek w okolice 14 tysięcy. Myślę, że to jest też taka obecnie, taka, taka narracja. Prze pozwoliłem sobie przeprowadzić tutaj ankietę. Gdzie według Was jest dno tej Bessy? Jak widzicie, tylko 15% osób z 330 głosujących uznało, że według nich Dno jest za nami, tak? Największe skupisko powiedzmy tutaj głosów było na poziomach między 15,5 a 14 tysięcy, jak również między 14 tysięcy a 12 tysięcy. Mała liczba osób zakłada, że bitcoin spadnie poniżej 12 tysięcy, czy też poniżej 10 tysięcy. Ja myślę, że jeżeli napędzi się spirala sprzedaży, spirala strachu, spirala ostatecznego rozwolnienia i wszystkie pampersy puszczą, myślę, że możemy zobaczyć bitcoina dotykającego 10 tysięcy, jednak w tym momencie moim zdaniem, jest to mało prawdopodobny scenariusz, tak? Oczywiście sytuacja na krypto jest bardzo dynamiczna i może się to zmienić w bardzo krótkim czasie. Jak widzicie, bazując na tym szczycie, zakładając, że jest to szczyt naszej fali drugiej, i bazując na tym dołku, określamy sobie potencjalny krótkoterminowy ruch fali trzeciej. Oczywiście, jeżeli Bitcoin zejdzie poniżej 15792, zakładamy, że retest poziomu wcześniejszego dołka, który miał miejsce na poziomie 15600, i docelowo zrobienie nowego dołka na poziomie 15000, może stać się faktem, tak? Oczywiście jest to perspektywa, perspektywa krótkoterminowa. Także w tym momencie osobiście bardzo mocno skupiam. Uwagę na to, czy ten ruch, który zaczął Bitcoin w tym momencie OK czy będzie to dopełnienie tego długiego ruchu może poprawmy sobie tego długiego ruchu fali trzeciej czy też będzie to potencjalnie korektywny ruch ABC i z tego miejsca zobaczymy tutaj zmianę zmianę lokalnego sentymentu krótkoterminowego trendu, który niejako Spowoduje jakieś większe odbicie, tak? Jak zobaczycie sobie na 4 godzinne RSI, stock RSI, no widzicie, że jesteśmy w takich punktach, gdzie niejako możemy pójść do góry albo na dół, tak. Na jednogodzinówce podobna sytuacja 8 godzinówka jest dość wysoko, dzienny jest dość nisko. Patrząc na 8 godzinówkę, sugeruje nam to, że jest tutaj jeszcze to miejsce, żeby skorygować skorygować do lokalnego dołka, tak? Także tutaj oczywiście spodziewałbym się, że cena Bitcoina, jeżeli nie będzie tutaj jakichś mega mega dobrych wiadomości, potencjalnie wróci do poziomu 15800, by po raz kolejny przetestować ten dołek. Oczywiście utrzymanie tego poziomu jako wsparcie buduje tutaj Potencjał na odbicie. To byłoby też potwierdzeniem tego, że nie będzie to pięciofalowy ruch w dół, a będzie to korektywny ruch ABC. Także, jeżeli chodzi tutaj o tą perspektywę krótkoterminową, to jest tutaj yy, taką, taką mam wizję na obecną chwilę, i, i niejako zobaczymy, co się wydarzy tutaj w tym, w tym ruchu. Tak? Kontynuując tą perspektywę krótkoterminową. Dawno nie patrzyliśmy na naszego ulubionego wieloryba. Po ostatnim zrzucie 1000 bitcoinów na poziomie, to był poziom 21 tysięcy, doszło tutaj do mega dużej akumulacji. Okay. Prawdę mówiąc, nawet nie miałem czasu przeliczyć, ile on tutaj tych bitcoinów kupił, ale jak widzicie, jest to 1449 bitcoinów, 683, 481, 514, 180, 1500, 100, 1300, 500, 700, 500. Wszystkie zakupy były robione od poziomu 18200 aż do poziomu 16600. Co ciekawe, 15, czyli dwa dni temu, wieloryb zdecydował się zrzucić 2000 bitcoinów zrzucić bądź też wysłać na swój Coinbase wallet. Musielibyśmy to prześledzić dokładnie, co tutaj się stało. Rzućmy sobie okiem, co tutaj się wydarzyło. Verify a Human, gdzie te bitcoiny zostały tutaj wysłane? Tak, jak widzicie, bitcoiny zostały przerzucone 15 o 23.07 na Coinbase Wallet. No i tutaj potencjalnie zostały upłynnione, tak? Trzeba by było dalej te transakcje śledzić, czy one zostały wysłane gdzieś dalej, czy też nie. Wygląda, wygląda na to, że mogły zostać tutaj upłynnione. O co chodzi? Chodzi o to, że była bardzo duża akumulacja, no i niejako jakaś część tych bitcoinów wypłynęła, tak? Jednak widzicie, że jeżeli nawet sprzedał te 2000 bitcoinów, to jest to jakaś część akumulacji, którą przeprowadził. Warto podkreślić, że w tym momencie ten wieloryb posiada 142 664 bitcoiny. Także z perspektywy krótkoterminowej, odpowiadając też na Wasze pytania, czy bitcoin na poziomach 16, 17, 15 tysięcy jest dobrym miejscem pod akumulację, nie jest to porada inwestycyjna, jednak moim zdaniem tak. Myślę, że jest to dobry moment, jeżeli ktoś ma perspektywę długoterminową, żeby zakupić, dokupić Bitcoina. Oczywiście, czy może Bitcoin spaść do 14-12 tysięcy? Oczywiście, że może, tak? Więc to też trzeba mieć z tyłu głowy. Jeżeli przejdziemy sobie do analizy długoterminowej, widzicie, że jesteśmy tutaj na tygodniowym interwale, tak? I dwie rzeczy, o których chciałem porozmawiać. Pierwsza jest taka, że pamiętacie, kiedy rozpatrywaliśmy tą niedźwiedzią formację Descending Triangle? W momencie, kiedy utraciliśmy to horyzontalne wsparcie tutaj na dole, nasz cel techniczny jest o tutaj w okolicach 14 tysięcy, tak? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że w momencie, kiedy utraciliście lokalny dołek na poziomie 17600, Zakładamy, że nasze cele są o tutaj na dole. Jak widzicie, już wybiliśmy poziom 1272 na poziomie 15 15962. Samo wybicie tego poziomu zwiększa prawdopodobieństwo, że docelowo możemy dojść do poziomu 14000. Więc niejako to co mówiłem wam już ostatnio, to co mówiłem na Telegramie, wszystkie znaki na niebie z punktu analizy technicznej wskazują na to, że nowy dołek powinien być przed nami. Ja tak jak wam mówiłem wcześniej, dla mnie wyznacznikiem tego, że 17,600 nie było naszym dołkiem, była zła perspektywa makro. Obecnie, jeżeli faktycznie Fed wróci 14, 14 grudnia i jeżeli okaże się, że będziemy widzieć podnoszenie stóp procentowych o 50 basis points, tak, czyli o 0,5%. No, ta perspektywa makro będzie się coraz bardziej polepszać, tak? Oczywiście są tutaj jeszcze takie opcje, że zobaczymy 0,25%, tak? Także to myślę, że to byłby mega, mega byczy sygnał. Do końca nie wiem, czy w krótkim terminie, czy już w długim terminie, bo tutaj zależy też, jakie wrócą do nas informacje odnośnie rynku pracy, odnośnie zatrudnienia tak, i tak dalej. Jednak na pewno 0,25% spowodowałoby bardzo sentymentalnie pozytywny ruch na rynkach tradycyjnych i dalszą korektę też na DXY. Tak, Warto podkreślić, że PPI wrócił nam korzystny po ostatnim CPI. Który również tutaj na tym kanale rozpatrywaliśmy. Jeżeli przejdziemy szybciutko do DXY, zobaczycie, że, że coś nad czym zastanawialiśmy się dość długo, czyli czy nasz poziom 114 jest tutaj, jest tutaj szczytem, jeżeli chodzi o dolara, na obecną chwilę wygląda na to, że poziom 114.782 był lokalnym szczytem dla dolara. Teraz tylko możemy się zastanawiać, gdzie, gdzie byłby bitcoin, tak? Patrząc na to, jak poprawiła się perspektywa makro i jak mocna jest tutaj korekta na DXY, tak? Powiem więcej, jeżeli DXY wróci po raz kolejny testować tą linię trendu i ją utraci, jest tutaj bardzo duży potencjał, by zobaczyć Dixie po raz kolejny w między poziomem 101 a 103. Także ja, jeżeli miałbym tutaj czysto hipotetycznie wybiegać. W przyszłość, gdyby FTX, gdyby, gdyby ta gówno burza ftx się nie pojawiła, ja stoję za tym, że Bitcoin byłby teraz w okolicach 25 tysięcy. Wiem, że są predykcje w okolicach 30 tysięcy, to jakby już by była sprawa dyskusyjna, ale oczywiście dalsza korekta, tutaj dalsze, dalsze zjazdy na DXY będą korzystne, jeżeli chodzi tutaj o rynki tradycyjne, które mają się dobrze. Zauważyliście też bardzo mocne odbicie tutaj na, na złocie. Oczywiście ta korelacja też tutaj jest, tak, między DXY a złotem. No i warto podkreślić, że, że moim zdaniem, gdyby nie, tak jak powiedziałem, sprawa FTX-a, przypuszczam, że Bitcoin byłby w tym momencie w zupełnie innym położeniu niż jest teraz. Wykres, który chciałem Wam pokazać miesiąc temu, chyba dokładnie miesiąc temu rozmawialiśmy tutaj o tym Wall Street Cheat Sheet, tak? czyli o psychologii rynków, o tą cykliczność rynków i tak dalej. I jak zobaczycie sobie, w momencie kiedy omawialiśmy tutaj ten wykres, zakładaliśmy, że mamy tutaj capitulation, tak? czyli że mamy tutaj poddanie. Moim zdaniem to było to poddanie, tak jak widzicie. Zresztą można się cofnąć do tego filmiku, który był podajże 18... Albo 19 zeszłego miesiąca i sobie dokładnie ten filmik obejrzeć, i wszystko było tam wyjaśnione z mojej strony. Idąc tym tokiem myślenia, że Bitcoin przechodzi właśnie przez tą psychologiczną cykliczność rynków, nazwijmy to w taki sposób, spodziewaliśmy się tutaj tego anger, i później spodziewaliśmy się depresji, tak? I teraz tak, jak sobie to pomniejszymy, jak sobie to pomniejszymy. Dajcie mi tutaj to zrobić. Myślę, że jest to, myślę, że jest to fajne, ciekawe. Dobra, zróbmy sobie to tak. I teraz rzućcie, rzućcie niejako okiem może od tego punktu co nam tutaj wyszło. Widzicie, że nasze capitulation było dokładnie tutaj, ok? I pow powtórzę, zrobiliśmy to miesiąc temu, tak? To było zrobione miesiąc temu, nie dzisiaj żadna analiza wsteczna, skuteczna i inne bałamuty, tylko było to zrobione miesiąc temu. Zresztą widać, że wtedy Bitcoin był na poziomie 19,5 tysiąca, no i widać niejako, gdzie ta cena była. I spodziewaliśmy się, że nasz anger, czyli nasza złość, może przyjść właśnie w tym punkcie. No i zobaczcie, gdzie my teraz jesteśmy. Ok. Ja tutaj nie będę nikomu dopowiadał żadnych odpowiedzi, każdy widzi, co widzi, widzicie to, co ja, i sami musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ma to sens, czy nie ma to sensu. Czy zrobiliśmy niższy dołek? Zrobiliśmy niższy dołek. Czy adaptując się do tych ruchów wyznaczonych przeze mnie, które są niejako szklanym odbiciem przynajmniej mam nadzieję, tak starałem się to zrobić szklanym odbiciem tych ruchów tutaj z Wall Street cheat sheet. Wygląda na to, że niejako ma to ręce i nogi, tak? Po, po, po naszym capitulation zobaczyliśmy odbicie, tak jak i tutaj, zobaczyliśmy zjazdy, tak? Zrobiliśmy niższy szczyt, który jest tutaj, czy też tutaj, i zrobiliśmy niższy dołek. Idąc tym tokiem myślenia, powinniśmy zobaczyć jeszcze teraz wyższe odbicie, tak? I tak zwane bear market rally, czyli, tak, czyli takich taki rajd podczas Bessy i to się nazywa rajdem głupców, tak, bo oczywiście wszyscy uwierzą już tutaj, że Bessa za nami, dołek za nami i dojdzie do ostatniej, do ostatniej depresji, tak, która zrobi jeszcze niższy dołek. I tutaj niejako jakbym miał sobie wyobrazić to, co może się wydarzyć, to oczywiście na przykład 0,25% Fedu 14 grudnia może doprowadzić do euforii i możemy zobaczyć takie właśnie wybicie, które potencjalnie może nawet testować tutaj ten poziom 22600, ktoś by powiedział może i 25 tysięcy i później doszłoby tego, do tego zejścia w dół. Ja myślę, że po tym co się wydarzyło z FTX nie ma wystarczająco liquidity, nie ma wystarczająco mocy na rynku, by w takim dynamicznym ruchu zobaczyć Bitcoina za 25 tysięcy, ale myślę, że testowanie poziomów 21,5, 22,5 jest realne, tak? Jeżeli faktycznie jest jeszcze wiara na tym rynku w tym momencie. No, i patrząc na to, jak rozgrywa się ten Wall Street Cheat Sheet i czego, byśmy się, czego się spodziewaliśmy miesiąc temu, wygląda na to, że przyjdzie tutaj jeszcze jeden now, nowy dołek, który będzie tak zwaną depresją, kiedy wszyscy już. Po prostu mają tego dosyć, nie mogą na to patrzeć. Już, już Peter Shift, który jest naszym jednym z największych indykatorów w kryptowalutach, że Bitcoin idzie do zera, wszystkie kryptowaluty idą do zera. Także już jeden indykator mamy za tym, że BESA jest za nami, tak. Także myślę, że nowy dołek byłby zaskoczeniem, ale tak jak wam powiedziałem, no wykres wykresy wołają o to, że to nie jest nasz dołek, tak? Ja z racji tego, że ta makrosytuacja się poprawia, nie jestem do końca przekonany. Myślę, że jeżeli zobaczymy większe odbicie, czy też testowanie 21,5, 22,5 i kiedy pieniądze tutaj wrócą na rynek, jeśli wrócą, myślę, że nowego dołka może już nie być, tak? Oczywiście jest sprawa regulacji, regulacje są potrzebne, jeżeli chcemy zobaczyć dużych chłopców wchodzących do rynku kryptowalut Wall Street. Większe firmy hedgingowe, fundusze emerytalne potrzebujemy tutaj regulacji. Tak? Po tym, co się stało, nie wydaje mi się, żeby jakiś większy fundusz pozwolił sobie na to, żeby zainwestować chociaż 5 groszy w ten jakże spekulacyjny, nieuregulowany rynek, jakim są kryptowaluty. Także chciałem Wam tylko pokazać to, jak cena zaadoptowała się do tego, o czym rozmawialiśmy miesiąc temu. Nie chciałbym tutaj jakby szerzyć fadu, że nowy dołek musi być przed nami, bo moją opinię znacie. Twardo stałem za tym, że 17600 nie jest naszym dołkiem, jednak teraz, tak jak powiedziałem, może troszkę jednak chylę się do tego, że ten dołek może być, dlatego, że jestem analitykiem rynków i sugeruję się tym, co wykresy pokazują. Ale nie mam tutaj na tyle wiary w to, żeby mówić wam o tym, że spodziewam się nowego dołka, tak. Także tutaj interpretacja tego, na co patrzycie, spada na Was. Chciałem wam tylko pokazać, że niejako miesiąc temu, można powiedzieć, przewidzieliśmy przyszłość, tak. Oczywiście, druga sprawa jest taka: czy można rozpatrywać, jakby, wykolejenie się FTX-a w takiej kwestii, no, że to miało się wydarzyć. Tak? Chociaż sochodzą mi takie teorie spiskowe, że, że SBF został tutaj poświęcony, żeby, żeby po prostu regulacje były bardzo mocne i bardzo takie anty-ulicy. Anty tak? Także zobaczymy, jak to się rozegra, będziemy to śledzić, jednak idąc tym tokiem myślenia, w pewnym momencie powinniśmy jeszcze zobaczyć tutaj depresję, tak? Coś, co mi tutaj osobiście też nie pasuje, jest to, że depresja miałaby przyjść dopiero w okolicach przyszłego roku, grudzień, 23, nie jestem do końca przekonany, czy, czy składa się to w jedną całość też, tak? Myślę, że jeżeli miałaby taka depresja przyjść, bardziej bym patrzył na połowę 23 roku, czyli tutaj ten okres wakacyjny z wielu różnych powodów, tak? I głównie chodzi tutaj o problemy ekonomiczne w Ameryce, o potencjalnie słabnące cyfry na rynku pracy i tak, dalej, i tak dalej, Ale na pewno będziemy to śledzić i będziemy patrzeć, jak to dalej tutaj progresuje. Dobra, jak zawsze mam nadzieję, że odcinek był wartościowy. Jeżeli macie ochotę, podzielcie się komentarzem, zostawcie lajka. Miłego dnia i do usłyszenia. Hej!